Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym świątecznym wydaniu programu naszej Credit Union. Dziś przeżywamy Wielką Sobotę, dzień zadumy nad śmiercią i nadzieją na zmartwychwstanie. Jak dotąd w tym dniu czuwaliśmy przy grobie pańskim, adorowali Najświętszy Sakrament, a wieczorem udawaliśmy się do kościoła na liturgię Wigilii Paschalnej. Zgodnie z tradycją, Wielką Sobotę święciliśmy także pokarmy na stół wielkanocny. W tym roku jednak, ze znanych wszystkim Państwu powodów, nasza zaduma nad śmiercią będzie zapewne głębsza, nadzieja na zmartwychwstanie silniejsza, a grób Pański będziemy mogli oglądać co najwyżej w internecie z parafii, które posiadają urządzenia do transmisji telewizyjnej. Obejrzyjmy felieton telewizji Trwam, przedstawiający przebieg uroczystości kościelnych odbywających się tradycyjnie w Wielką Sobotę. Wielka Sobota to ostatni dzień Triduum Paschalnego. Tego dnia modlimy się przed grobem Pańskim i adorujemy Najświętszy Sakrament. Poświęć ten ogień i przez te święte wielkanocne... Po zmroku obchodzimy Wigilię Paschalną, na którą składa się liturgia światła, liturgia słowa, liturgia chrzcielna i liturgia Eucharystii. W czasie liturgii kapłan przed wejściem do kościoła święci ogień, od którego zapalany jest paschał. Podniosłym obrzędem jest także poświęcenie wody chrzcielnej. Wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, które są znakiem przynależenia do Jezusa Chrystusa, mówi ksiądz dr Jacek Waligura, proboszcz parafii błogosławionego Jakuba Strzemie w Haliczu na Ukrainie. Wniesienie światła do ciemnego kościoła, rozświetlenie kościoła, że zapala się świece dopiero po kolejnym czytaniu, nie od razu, i to wszystko ze spokojem, z namaszczeniem, to doprowadza do tego szczytu liturgii, czyli do Eucharystii, do przeistoczenia. Moment poświęcenia wody chrzcielnej, gdy śpiewa się litanie do wszystkich świętych, gdy wzywa się wstawiennictwa świętych, a potem trzykrotnie zanurza się paschał w wodzie. W liturgii Wigilii Paschalnej wybrzmi na nowo to oczekiwane przez nas Alleluja, które pożegnaliśmy 40 dni temu. Alleluja, krótkie słowo, ale jakże bardzo treściwe. To śpiew triumfu, pokonania zła, zwycięstwa, to okrzyk bardzo spontaniczny, to podkreślenie obecności Boga. No a jeżeli Bóg z nami, no to któż przeciwko nam? Liturgia Wigilii Paschalnej według odnowionych obrzędów Triduum Paschalnego kończy się procesją rezurekcyjną, która obwieszcza całemu światu zmartwychwstanie Chrystusa. W Wielką Sobotę święcimy także pokarmy, które spożywać będziemy z najbliższymi podczas wielkanocnego śniadania. Wielkanocne pokarmy mają swoją bogatą symbolikę. Jajko to symbol nowego życia, zwycięstwa życia nad śmiercią. Mięso symbol baranka paschalnego. Sól ma chronić od zepsucia. Chrzan ma przypominać mękę pańską, a chleb ostatnią wieczerzę.